Oskar czeka na rozprawę w sądzie. Jego mama, załamana zachowaniem syna, poprosiła Lenę o pomoc. Wie, że tylko ona jest w stanie przekonać Oskara, żeby się bronił. Nie ma takiej możliwości. Ale jak, proszę pana? A co ty tu robisz, co? Posłuchaj, nie zachowuj się jak idiota, masz kłopoty, rozumiesz? Dobra, wiesz, gdzie mam te kłopoty? Proszę państwa, tu nie można rozmawiać. Niech pan da spokój, dobrze? Oskar, nie zachowuj się jak dziecko, porozmawiaj z Leną. Proszę, 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 rozmawiamy właśnie, jak dorośli. Proszę dać torebkę. Dzwonię mi telefon, przepraszam. To mecenas Hojda, muszę z nim porozmawiać. Co, mecenas Hojda? Mamo, mówiłem ci, że nie chcę żadnego adwokata. Proszę, pan siada, pani wychodzi. Mówiłem, nie można rozmawiać tak, z oskarżonym. Dobrze, już. Czy jak wy naprawdę to... nie rozumiecie, że mam gdzieś waszą pomoc? Oskar, jak to nie chcesz adwokata? I co, pójdziesz do więzienia siedzieć? Co to ma być, jakaś demonstracja? No dobra, a od kiedy ci nagle zależy, co? Widziałem te twoje całe nagranie na wideoblogu i powiedziałeś, że ci na mnie nie zależy, więc dla mnie temat jest zamknięty, więc nie udawajmy niczego tutaj. Posłuchaj mnie, zależy mi na tym, żebyś nie spieprzył sobie życia do końca. Pomyśl czasami o innych, chociaż raz. Dobra, masz odkręcić to, co wszystko zrobiłeś, a nie brnąć w to dalej. Ej, tobie naprawdę zależy. Tak, Oskar, zależy mi. Tylko... jedyne, co zrobisz, to udowodnisz, że jesteś obrażony. Tylko gdzie? W więzieniu. Dosyć już tego. Proszę się natychmiast uspokoić. A panu jeszcze dorzucę za zakłócanie porządku publicznego. Proszę w instytucji iść, państwowej. Posłuchaj, posłuchaj, naprawdę ci tak na tym zależy? Idę teraz do twojej mamy, a ty zrobisz wszystko, żeby odkręcić to, co zrobiłeś. Proszę żyć. Jak mogłeś mnie tak zostawić? Tyle razy ci pomagam, tu pajacu jeden ty. No, co się stało? No ten adwokat Oskara nie przyjedzie, nie pomoże mu. Zajebiście. Nie, nie dzwoń do mnie więcej, rozumiesz? Nie chcę cię znać. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Dziewczyny, mamy problem, nie mamy mecenasa. Nie wiem, co teraz zrobię. Lucy, błagam cię, odbierz telefon. Obrońca Oskara go wystawił i się nie pojawi. Musimy na gwałt znaleźć jakąś pomoc prawną. A tutaj są tylko jacyś adwokaci z listy. Proszę cię, odezwij się, musisz coś wymyśleć. Błagam.